Exodia to niemożliwe! Servus. Z tej strony wasza ulubiona brudna małpa w internecie. A to jest... UGO. Power of Chaos. Joey the Passion. Czyli... PC-towa gra. O karciance, o której, nie wiem, pewnie większość z was słyszała, to jest... Anime mojego dzieciństwa, jak niektórzy mieli Pokémony, niektórzy mieli Dragon Balla, to ja w dzieciństwie najbardziej lubiłem Yu-Gi-Oh! I mamy tutaj jakby tryb pojedynku z Joeyem, czyli jakby z bohaterem tej gry. Jakbyście się zastanawiali, skąd się wzięły moje wszystkie te niki w GTA, że się tam Joey nazywam, no to właśnie stąd, że to była moja ulubiona postać. A to była moja ulubiona postać dlatego, że kiedyś byłem... gdzie ja byłem? Byłem w Gdyni chyba, jak byłem mały, nie wiem, z 4 latka miałem coś takiego. I rodzice mi kupili taką talię podróbek UGO. I to była właśnie talia Joeya. Dobra, zagrajmy sobie single duela na początek. Wiadomo, że tutaj nie ma najnowszych kart, to nie jest jakby najnowsze wydanie tej gry. No bo to ma ile? To już ma 12 lat albo 14, albo 2004, albo 2002 rok jest tej gry. No dobra, niech będzie kamień. Dobra, wygraliśmy. Decydujemy, kto pierwszy. Dobra, zagrajmy drudzy. Niech Joey zaczyna. Mam nadzieję, że też podobało wam się intro, nad którym się trochę nasiedziałem, ale myślę, że warto. Co my tutaj za karty mamy? Ja zasady tej gry pewnie... Okej. Dobra. Dobieramy kartę. I co my tu mamy? Call of the Hunted. Okej. Ja grałem na turniejach w tę gierkę kiedyś, także wiem mniej więcej, o co w tym chodzi. No. I musimy teraz zasamonować jakiegoś potworka. Okej. Aj, nie chciałem tego zrobić w ten sposób. Chwila. Okej, czyli żadnych normal summonów już nie mogę robić. Torrential Tribute Set. I... chwila, to jest Torrential Tribute. You can activate this card when a monster... Możesz aktywować tę kartę, kiedy potwór jest przywoływany. I niszczyć wszystkie potwory na polu. Dobra, to jest też dobra opcja. Tutaj mamy elfa, którego mogliśmy zasumonować. Trochę zjebałem na sam początek. No ale dobra. Endface. Dobra. Zobaczymy, jak Joey zagra. Tak. Aktywujemy efekcik. I niszczymy wszystkie potwory na polu. Tak się gra w tę gierkę. Oho! Jak ja chyba jestem kozakiem. Summonujemy normalnie takiego potworka tutaj. Przechodzimy do Battle Phase'a. No i atakujemy centralnie w Ghostka. Minus 1900. Umie się jeszcze w tę gierkę grać, umie. Dobra, pięknie. I możemy zakończyć turę. Tutaj widzę, setuję w pozycji obrony.
Okej. Dobierzmy. Co my tu mamy? 1300. Okej. Okej, to możemy zasetować. Użyć Mystical Space Typhoonu i wybrać jakąś kartę tutaj, żeby ją wyjebać. Co to była za karta? One six-sided die. Aha, czy nie wiem po co on to zasetował, w sensie nigdy nie rozumiałem pojęcia setowania tych kart. Dobra, niech nie potrzebuje nic. Proszę tutaj zasamonować tego potworka i pyknąć tym w tego. O, wiedziałem. No dobra, trudno. Dostaliśmy troszeczkę w łeb, ale też mamy tę kartę. Co on zrobił? A, wrócił mi wszystkie do łapska. Oto sukin kot. No dobra, mamy jeszcze tę kartę w pogotowiu. Możemy zakończyć turę. Grało się kiedyś w te gierki. Grało. Mam nadzieję, że wam się podoba taka karcianka. Ups. Man, that was close. Too close. I end my turn. Dobra. Setnijmy po prostu tę kartę, bo innej opcji na razie nie ma, bo on ma 2-300 ataku. No i zakończmy. O, dostał stówę, no tak. A, on miał... On tą kartą nie atakuje. Fiu, fiu. Dobra, mamy Monster Reborna. To plus jest. To jest plus, że mamy Monster Reborna. Możemy zasamonować to. Możemy teraz zaatakować tą kartą tego. Także padnie mu potworek. Nie jest łatwo, wam powiem, taką domyślną talią. Ja w ogóle nie przygotowywałem się do tego odcinka. Pierwszy raz odpalam tę gierkę. No i dobra. Zakończmy. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. To niezły wpierdol wyłapałem. Dobra, teraz muszę coś dobrać. Dobra, to możemy setnąć. Ile mamy potworów na cmentarzyku? Raz. Dwa tylko. To niepotrzebnie w sumie to setnęliśmy. No jesteśmy troszeczkę w dupsku. No dobra. Dobra, na razie nie mamy w sumie nic tutaj ciekawego do zrobienia. Więc po prostu zasetujemy Call of the Haunted i aktywujemy to w turze przeciwnika, jak będzie można. Pyk.
Dostaniemy te 500 w dupę, ale wciąż ta będzie stać na polu. W sumie nie wiem, czy to był dobry ruch. O, jeszcze zasamonował tego skurwysyna. Baby Dragon. No dobra, setnijmy to i zakończmy turę. Nie mamy nic więcej do roboty. A kurwa, zagiął mnie tym potworkiem. Zagiął mnie troszkę. Aj! Ile mamy potworków w cmentarzu? Ile mamy potworków? Co to jest? O, tak! To mi się przydało, przyda. Uff, dobra. O Jezu, jak dobrze. I summon alligator sword. What? I wszystko do talii. No, to niezłe. Mogę już aktywować efekt karty. Okej. Bierzemy te karty do ręki. Ślicznie. Teraz dobieramy Chain Destruction, you can activate this card. Dobra, tego nie potrzebujemy. O, ale w sumie można by było użyć Monster Reborna. I zasamonować tego mocnego skurwysyna, co on tam miał. Czyli jego nie można. No dobra, niech będzie ten. Samonujemy goblina i jeszcze może tego typa. No i co? I Battle Phase. Zaatakujmy tym tego. Aj! Your attack triggered my effect. To niezły deck, kurde. Okej, okay, Baby Dragon. Co tutaj jeszcze? Nam wyjdzie na tym. Dobra, przynajmniej ma jednego potwora mniej. No i zakończmy turę. No Jezu, to będzie trudna walka, już 15 minut trwa. Okej. Okej. Chyba dostanę w pierdol. Chyba dostałem w pierdol właśnie. To niezła gierka.
Dostaliśmy wpierdol. No, jeszcze tutaj zahaczyłem o mikrofonik. Dostaliśmy niezły wpierdol od Joya. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich fajnych filmikensów z tej karcianki na moim kanale. Będziemy coś kombinować i nie ograniczam się do jednej gry, ograniczam się do jednej karcianki. Także dajcie znać, czy chcecie coś jeszcze z UG. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Zostawcie lajka, suba i wbijcie na grupę Małpia Republika Ludowa. Pokój.